pierwszy ćwierćfinał teleturnieju Najlepszy z Najlepszych. Przed Państwem Olaf Lubarzewski. Dobry wieczór. Witam w Najlepszym z Najlepszych. I od razu zapewniam, to nie jest zwykły program. By w nim wystąpić, nie wystarczy wygrać eliminację. Biletem wstępu do naszego programu jest wygrana w przynajmniej kilku innych teleturniejach. Dlatego nie zobaczycie tu zwykłych zawodników. W naszym studiu o tytuł Najlepszego z Najlepszych i nagrodę 100 tysięcy złotych walczyć będą sami mistrzowie. W poprzednim odcinku poznaliście naszą wspaniałą ósemkę. Dziś, już za chwilę, dwóch z nich po raz pierwszy stanie do walki. Zasada jest prosta. Przegrany odpada, a zwycięzca przechodzi dalej, do półfinału. Poznajmy pierwszego zawodnika. Pan Zbigniew Juszkiewicz przyjechał z Gdańska. Wygrywał już w takich teleturniejach jak Miliard w Rozumie czy Wabank. Z wykształcenia jest inżynierem. Zapraszam pana Zbigniewa Juszkiewicza. Witam, panie Zbigniewie. Jak wygląda sytuacja z tremą? Nie ma. Nie ma tremy. Gratuluję i zazdroszczę. Proszę powiedzieć, czy myślał pan o strategii na ten ćwierćfinał? No z uwagi na to, że idziemy na pierwszy ogień z kolegą, myślę, że będziemy wypracowywać strategię na następnych par. Dlatego, że jest nowy regulamin tych rozgrywek, także do końca nie jesteśmy pewni, jak tutaj tę strategię, jaką tę strategię przyjąć. Rzeczywiście chętnie zgodzę się z panem. Regulamin jest nowy, ale za to ciekawszy. Zgadzam się. A my zobaczmy, z kim przyjdzie się panu zmierzyć w pierwszym ćwierćfinale. Pan Radosław Kołodziej mieszka w Bytomiu, gdzie pracuje jako nauczyciel historii. Zbierał laury w kilkudziesięciu teleturniejach, między innymi w jednym z dziesięciu i Wielkiej Grze. Zapraszamy pana Radosława Kołodzieja. Witam. Panie Radosławie, pytałem pana Zbigniewa o tremę. Muszę zapytać również pana. Nie występuję. Nie występuje. Absolutnie. Jakaś specyficzna grupa bierze udział w naszym teleturnieju, bo ja do tej pory nie znałem ludzi, którzy nie mają tremy. No dobrze. A co do strategii? Cóż, ze Zbyszkiem znamy się nie od dziś. Walczyliśmy już kilka razy. Także trudno mówić o jakiejś strategii. Myślę, że będziemy walczyć do upadłego. Po prostu. To jest jedyna strategia. Gdzie do tej pory spotykaliście się, skoro już kilkakrotnie? Dwukrotnie spotkaliśmy się w finale Miliarda w Rozumie. Mhm. W pierwszym programie przeszliśmy obydwaj do następnej rundy. W drugiej niestety po dogrywce odpadłem. Czyli przegrał pan z panem Radosławem. W takim razie już za chwilę nadarzy się okazja do rewanżu. Panowie, wystarczy rozmów. Pora przystąpić do rundy pierwszej. Zapraszam. Na początek dobra wiadomość. Na dzień dobry dostajecie po 100 punktów. I tylko od was zależy, czy je pomnożycie, czy stracicie. W tej rundzie mam dla was po 5 pytań. Za każdą prawidłową odpowiedź dostajecie 10 punktów. Za złą lub jej brak tyle samo tracicie. Na odpowiedź macie 5 sekund. Jeżeli w tym czasie nie uda wam się odpowiedzieć lub odpowiecie źle, wówczas szansę wykazania się wiedzą otrzymuje wasz przeciwnik. Jednak on na odpowiedź ma tylko 3 sekundy. Jeżeli odpowie prawidłowo, dostaje 10 punktów. Jeżeli nie, niczego nie traci. Czy wszystko jest jasne? Tak jest. O tym, który z panów będzie odpowiadał jako pierwszy, zdecyduje losowanie. Jako pierwszy odpowiada pan Radosław Kołodziej. Kto był pierwszym przywódcą radzieckim, który oficjalnie odwiedził Watykan? Myślę, że był to... nie było takiego przywódcy. Panie Zbigniewie? Borys Jelcyn. Obaj panowie odpowiedzieli źle. Tym przywódcą był Michaił Gorbaczow. Panie Zbigniewie, pytanie do pana. Herb Pomian przedstawia głowę pewnego zwierza przeszytą mieczem. Jaki to zwierz? Dzik. Panie Radosławie? Spróbuję. No, niedźwiedź. Przykro mi, chodziło o żubra. Panie Radosławie? Pytanie numer 3. W tym szaleństwie jest metoda. Z którego dramatu Szekspira wywodzi się ten popularny frazeologizm? Myślę, że chodzi o Hamleta. Tak jest, to jest bardzo dobra odpowiedź. Brawo.
100 do 90, ale pan Zbigniew ma szansę wyrównać. Proszę bardzo, oto pytanie dla pana. Które miasto powstało w 1951 roku z połączenia dwóch miast leżących nad Drwęcą? Panie Radosławie? Spróbuję. Biała Podlaska. Golub Dobrzyń. Miasto znane między innymi z konkursów krasomówczych i turniejów rycerskich. I pytanie numer 5, panie Radosławie. Eleanor Rigby to tytułowa bohaterka smutnej piosenki. Którego zespołu? Jest to bardzo smutna piosenka zespołu The Beatles. Owszem, piosenka jest smutna, ale panu nie powinno być smutno, bo to jest dobra odpowiedź. 110 do 80. Panie Zbigniewie, wartość ilu centów ma amerykański dime? 10. Brawo! Dokładnie, dime to 10 centów. 110 do 90 dla pana Radosława i właśnie pan Radosław odpowiada. Który z synów Bolesława Krzywoustego był królem Polski? Mieszko Stary. Panie Zbigniewie? Żaden nie był królem Polski. I to jest dobra odpowiedź. Mamy w tej chwili remis. 100 do 100. Panowie, jak do tej pory oceniacie te pytania? Bardzo trudne? Myślę, że nie są za proste. Nie są za proste. Mało czasu do namysłu. W zupełności zgadzam. Myślę, że ten czas, prawda, jest tu decydującym czynnikiem. Co pan sądzi? Czasu jest jak dotąd wystarczający, wydaje mi się. Tak? Tak. No dobrze, dobrze. Zobaczymy, co będzie dalej. Przed nami kolejne pytanie. Panie Zbigniewie, mistrzem olimpijskim z Moskwy w skoku o tyczce był Władysław Kozakiewicz. A kto był wicemistrz? Tadeusz Ślusarski. Tak jest, to jest prawidłowa odpowiedź. Wspaniały sportowiec, który kilka lat temu niestety zginął tragicznie w wypadku samochodowym. Kolejne pytanie dla pana Radosława. Ile dni zajęła podróż dookoła świata, jeżeli rozpoczęliśmy ją 1 kwietnia, a skończyliśmy w ostatnim dniu czerwca? 60 dni. Panie 90. Zbigniewie. 1. Tak jest. Zrobił pan dramatyczną pauzę, ale zmieścił się pan w trwaniu jednego wyrazu. 120 do 90. Panie Zbigniewie, pytanie do pana. Jaki tytuł nosił wtorkowy program telewizyjny dla dzieci, którego jednym z bohaterów był Zając Poziomka? Domowe przedszkole? Panie Radosławie? Wtorek z Pankracem. Jak, przepraszam, wtorek z Pankracem? Odpowiedź prawidłowa to tik-tak. Pamiętacie? Już nie oglądałem. Panowie, 110 do 90 dla pana Zbigniewa Juszkiewicza. To wynik pierwszej rundy, którą właśnie zakończyliśmy.